myślała pani z nimi praca, jaka jest teraz? Najwspanialsza i wtedy, najlepsza, najwspanialsza, najlepiej się ucząca, najmądrzejsza i najkonkretniejsza. Za 100 dni, póki co najważniejszy egzamin w życiu. Czego byśmy im życzyli? Na pewno sobie poradzą i niczego nie trzeba robić. Tak będą najlepsi, tak. A teraz was, uczniów klasy czwartej, poproszę o przedstawienie się imieniem, nazwiskiem oraz psychą szkolną. Piotr Szopa, Szopacz. Marta Mary, piąta D. Karolina Żamej, Kraja. Piotr Szerzasty, Czarzak. Jarek Witanowski, Adrian Stefański. Dobra, Kiśnio. No właśnie. A Rudkowski, jak mam ksywę? Śpiewajmy razem! Cio! Paweł Zakrzaski, Zakrzyk! Krzysiu jest chory! Krzysiu jest chory! Jak to nie masz? Nie masz! Rafał Narwoś! Szeregowy! Szeregowy Robert Dolewski, przez wszystkich nazywany Dudkiem! Dudi! A ja jestem Andrzej Świstkowski. Ja nie mam ksywy, tylko chciałem powiedzieć, że jeśli jest na przykład rok 2026 i nie nas oglądać. Dobra, wystarczy! Pożyczcie mi pieniądze! Kocham was! Martel był pająk! To będzie wszystko! Ten pan nie mówi. A ja, tak, Szymon Biliński i... Maciek, po prostu Maciek Szarejko. Szare jajko! Szare jajko! Jachu! Jachu! Sochy! Sochy! Marta Miernik. Mierniarz! Mierniarz! I Gaba Śleskina. Tak piękne imię, że mi nie potrzeba żadnej ksywy. Marta Duszy. Igus. Mała! Mała Marta! Mała Stadim! Agnieszka Połowicz, Stefan Rudnik, mam ksywę Stefan. Kucharz Zemła, Zemła i wszyscy wiedzą, co chodzi. Kogucki Tomek, wszyscy są w Leśniku. Kamerę patrz. Tak. Elo, ziom. Jaka klasa jest najlepsza? Wszyscy wiedzą, co chodzi, czwarta D. Jak się bawi klasa czwarta D?